Dzień dobry, ja nazywam się Dariusz Zalewski. W tej serii nagrań opowiem o sposobach formowania sprawności moralnej, która nazywa się wytrwałością u dzieci. Nieraz obserwujemy takie zjawisko, że dziecko szybko zmienia zabawki, nie chce, raz bawi się tym, raz z kolei czymś innym, gdzieś tam w kolejce z kolei niecierpliwi się na przystanku, cały czas pyta mamo, kiedy. Kiedy pojedziemy do domu, podobnie jest w kościele, po prostu jest brak cierpliwości. Brak cierpliwości u dziecka, brak wytrwałości, który no, związany jest z jednej strony z, z pewnym jeszcze nieukształtowanym, chwiejnym charakterem, ale z drugiej strony no, wynika z tego, że ten charakter nie jest odpowiednio formowany. Na ten temat właśnie będzie w tym nagraniu i w nagraniach dwóch następnych. Zanim przejdę dalej, chciałbym jednakże opowiedzieć kilka może zdań o sobie, bo myślę, że nie wszyscy czytelnicy mojej moje strony edukacja-klasyczna.pl czy programu na YouTubie mnie może kojarzą czy znają. Jestem z wykształcenia pedagogiem, zajmuję się tak zwaną edukacją klasyczną, czy, czy klasyczną etyką moralną. Bo dla mnie raczej jest to klasyczna etyka wychowawcza, a nie pedagogika? Napisałem pięć książek na tematy wychowawcze to jest nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice, wychować człowieka szlachetnego, rozumna dyscyplina, sztuka samowychowania i decyduj i walcz. 20 lat już przeszło, upowszechniam edukację klasyczną i teraz chciałbym się podzielić moimi doświadczeniami na ten temat. Jak zatem wzmocnić wytrwałość? Wytrwałość, która jest cnotą, jedną z cnót no bardzo ważnych i istotnych, która powoduje, że, że w końcu dziecko może uformować charakter. W tym nagraniu opowiem o jednym takim sposobie, choć tych metod oczywiście jest więcej. Ja, w takim kursie, który teraz przygotowuję, zdradzam tam około, naliczyłem około 16 takich różnych metod i trików, które, które sprzyjają formowaniu. Wytrwałości. Tutaj, jak mówię, opowiem o jednym. Przejdźmy zatem do prezentacji. Oto pierwszy sposób, który na pewno będzie w przyszłości przynosił pozytywne efekty. Czyli to jest taka nasza inwestycja w przyszłość. Pamiętajmy przy tym, że no w wychowaniu to nie działa tak, że nacisnę na guziczek i jest reakcja. Ale jeśli nie nacisnę na ten guziczek. To tej reakcji na pewno nie będzie. Trzeba teraz już jak najszybciej podjąć pewne działania, żeby było widać tego skutki w przyszłości. I takim jednym działaniem jest stworzenie dziecku warunków do tego, żeby w sposób sformalizowany musiało pewne czynności podejmować i powtarzać. Czyli pierwsza rzecz to taki formalizm, organizacyjny bym nawet powiedział. Jeśli, zatem na przykład, dziecko idzie na, na godzinę 17 na, na jakieś zajęcia i tam musi być do godziny 18, no to to niejako wymusza na nim po prostu takie wytrwałe działanie. Poza tym osoba obca, która tam jest, która prowadzi te zajęcia powiedzmy, ona też w jakiś sposób mobilizuje do tego, żeby iść na te zajęcia, żeby się nie poddawać. Nawet taki czynnik jak to finansowy, to, że są to zajęcia opłacone, to też wpływa na dziecko. Oczywiście dziecko młodsze może sobie z tego nie zdawać sprawy i sobie, że to, że to kosztuje, ale już w pewnym wieku sobie z tego zdaje sprawę i też wie, że, że, że musi iść na te zajęcia. Czyli są to takie zajęcia jak na przykład związane ze, ze sportem, jakaś typowo sportowa sekcja, czy to piłka nożna, czy tenis, czy szermierka, muzyczne, czy, czy po prostu jakiekolwiek inne. Które są sformalizowane. Ale mogą to też być takie zajęcia, można powiedzieć, domowe, jakieś domowe zwyczaje, rytuały, które sprawiają, że dziecko musi wykonywać pewne czynności, niezależnie od nastroju. Bo właśnie takie sformalizowanie czynności w ramach, poprzez ujęcie ich w formę organizacyjną, sprawia, że pewne emocjonalne wahnięcia związane. Z daną czynnością, z danym działaniem, nie są, nie decydują o, o tym, że na przykład dziecko rezygnuje z nich, bo wie, że jest, w, można, można to tak powiedzieć, w pewnym tunelu i musi iść do przodu, nie może się wycofać. Nawet gdy się przestanie interesować pewnymi rzeczami, pewną dyscypliną, na przykład sportową, no to to, że jest to sformalizowane, że jest zapisane do tej sekcji, no, no musi tam chodzić. I to. Uczy właśnie wytrwałości, dlatego że wytwarza pewien nawyk. Nawet gdy już to zainteresowanie ustanie, że się tak wyrażę, to cały czas tworzy się pewien nawyk, pewna umiejętność pokonywania trudności i postępowania zgodnie z, z określonymi zasadami, wymaga, wymaganiem, pomimo tego, że nam mi się nie chce. Ja tutaj posłużę się swoim przykładem. Otóż będąc właśnie dzieckiem, czy już później trochę, trochę takim młodym, młodym chłopakiem, no musiałem jeździć z rodzicami na działkę. To był taki co, coroczny rytuał, wiosna, lato, no trzeba było jeździć na to działkę Ja, ja naprawdę, ja do dzisiaj mam dość działek różnego rodzaju rolnictwa, różnych takich prac związanych z rolnictwem, bo po prostu nie lubię tego. Ale pomimo tego, że jak gdyby zraziłem się do, do, do do tych czynności, to sama, sam nawyk pracy, która jest wymagana ode mnie, która, którą ktoś ode mnie wymaga, bo to jest związane z pewnymi ustaleniami, no, że tak po prostu trzeba, czy tą pewną obowiązkowość mam w sobie. Wypracowałem w sobie ten nawyk wytrwałości, który sprawia, że na przykład teraz wstaję o godzinie 4, 5 i już ja, ja do godziny 7 już mam przepracowane trzy godziny. Niektórzy, nie, niektórzy to dopiero przepracują około południa, przepracują ten czas. I to właśnie zawdzięczam przede wszystkim temu, że uformowałem w sobie ten nawyk wytrwałości w młodości poprzez tą jazdę na działkę. Poprzez to nieszczęsną jazdę na działkę. Jeszcze druga sprawa. Samą wytrwałość też można sobie kształtować przez to, że tą czynność, którą wykonujemy w ramach, w ramach tej organizacji, tego sformalizowanego działania, postępowania, to ta czynność sama w sobie jest trudna. Jeżeli jest to na przykład jakiś wysiłek sportowy, no to ona też nas uczy przecież wytrwałości. Właśnie ta praca na działce, ona była ciężka i ona też uczy wytrwałości. Jest taki mechanizm, który pomimo tego, że się człowiek zewnętrznie buntuje, to wewnętrznie uruchamia w sobie pewien, pewną powtarzalność, umiejętność przezwyciężania, pewnego trudu. I teraz może pojawić się pytanie, ile takich sformalizowanych działań, czynności powinniśmy dziecku przygotować, żeby ono uformowało cnotę wytrwałości? Jeśli chodzi o organizację typu. Zapis do sekcji różnych, kółek itd., tak dalej, tak dalej, to ja tutaj bym nie przesadzał. Jedno, dwa, wystarczy. Chyba, że mamy do czynienia z dzieckiem, które na przykład przesiaduje całymi, całymi dniami przed komputerem. Wówczas i, i traci czas. Wówczas, jeżeli u niego się pewne działania sformalizuje, przez to, że się go pozapisuje na różne sekcje, to to dziecko nie będzie miało czasu. Na to, żeby siedzieć przed, przed komputerem, a będąc tam na tych zajęciach, czegoś się uczy, ale też będzie się uczyło wytrwałości. Niemniej, chciałbym tutaj podkreślić, że w każdym przypadku trzeba do tego podchodzić inaczej. Potrzebny jest tutaj złoty środek i to złoty środek nierozumiany geometrycznie, że tutaj mamy jeden punkt, po drugiej stronie, stronie mamy drugi punkt i gdzieś go wyznaczamy po środku, czyli Przekładając to na, na wychowanie, to byłoby tak, że trochę wymagamy, trochę nie, trochę nie wymagamy. Nie, to tak nie działa. Tutaj, właśnie tak jak powiedziałem na tym przykładzie, w przypadku jednego dziecka trzeba będzie więcej tych czynności, które, które są ujęte w pewne karby organizacyjne, mu przygotować i jak gdyby zmuszać go do, do ich realizacji. A w innym przypadku tych czynności nie będzie znowu dużo. Wystarczy jedna czy dwie sekcje, czy jakaś koła zainteresowań. Jeszcze raz powtarzam, to wszystko zależy od dziecka, od pewnego szerszego kontekstu wychowawczego. Musimy także o tym pamiętać, że dzieci mają do pewnego stopnia już, można powiedzieć, taką wrodzoną tendencję do tego, żeby być wytrwałym, a drudzy nie mają. I tutaj też na to, to musimy uwzględniać. Jeśli, spotkamy, jeśli mamy takie dziecko, które raczej no nie jest wytrwałe, powiedzmy już tam widzimy w wieku 10, 12, 14 lat, że to już jest, że to już nie jest taka ta słabość, chwiejność charakteru typowo dla, typowa dla małego dziecka, tylko że to już przechodzi w jakąś trwałą wadę, wówczas no tutaj musimy położyć większy nacisk na sformalizowanie pewnych zachowań, żeby ono się nauczyło pewnych nawyków, pokonywania. Swoich słabości, swojej chwiejności, charakteru. Oczywiście to wcale nie musi być od razu, zaraz przekute w zapisywanie do różnych sekcji. Tutaj prawdopodobnie wystarczy to, że wprowadzimy pewne rytuały domowe i będziemy ich na bieżąco przestrzegać. Na przykład, że dziecko będzie regularnie sprzątało w swoim pokoju. Błędem rodziców jest jest uleganie kaprysom dziecięcym, które prowadzą do tego, że się dziecko po dwóch, trzech miesiącach wypisuje z danej sekcji, rodzic zapisuje do następnej, później się znowu wypisuje i tak i tak kółko. Wiadomo, że no, dziecko poszukuje swoich zainteresowań i po pewnym czasie może, może mu się coś tam odmienić, ale jeżeli to jest cały czas, tak trwa, cały czas to jest powtarzalne, wówczas jest błędem ze strony rodziców uleganie temu bo dziecko nie ukształtuje w sobie wytrwałości. Wykorzystaj. Mam nadzieję, że ta krótka lekcja na temat wytrwałości była przydatna. Jeśli jesteś dalej zainteresowany, zainteresowana tym tematem, to zachęcam do, zapisa do, do zapisania się na moją listę. Link jest tutaj w, pod nagraniem. A jeśli ktoś już jest na mojej liście, to zachęcam do do śledzenia kolejnych maili, w których będę informował o nowym nagraniu z tej serii. Dziękuję za uwagę, mówił Dariusz Zalewski.